Czy gdybyś mogła cofnąć się w czasie i spotkać Adolfa Hitlera jako niemowlę, to zabiłabyś go? Czasami lepiej jest skończyć coś na samym początku, a nie czekać, aż rozwinie się zło. Czy go zabijam? Tak. Może zabijając go, sama stałabym się złem. Nie. Życie ludzkie jest dla mnie wartością. Nie chcę decydować. Fakt cofnięcia się w czasie, gdyby nawet był możliwy, a nie jest, i tak nic by to nie zmienił. Druga wojna światowa to był duży temat w moim domu. Książki, filmy, rozmowy. Jeszcze parę lat temu nie miałabym wątpliwości, żebym to zrobiła. Ale z wiekiem zmienia mi się patrzenie. Jestem matką, ale to może nawet nie jest najważniejsze. Tak, ja bym zabiła. Myślę, że nie miałabym ochoty. Nie wydaje mi się, żeby to był czyn, który może sprawić przyjemność, który warto popełnić, ale wiemy przecież, co się potem stało, prawda? Więc na rzecz ludzkości wzięłabym to na siebie. Na pewno nie mogłabym go zabić. Długo myślałam o tym, czy mogłabym kogoś zabić. To pytanie nie jest w ogóle dla mnie zaskoczeniem. Podobne zadaję sobie od 9 miesięcy. Ale nie. Nieważne, kim ktoś jest. Ja jestem sobą. Nie zabijam. Zazdroszczę wam. Ja opowiadałam pierwsza. Wychodzi na to, że jestem taka radykalna. Jakbym słyszała, co mówicie, to może nie byłabym taka pewna. A ja się długo zastanawiałam i tak mówię, żebym to zrobiła. Diana, a ty chcesz odpowiedzieć? Nie chcesz, okej. Chyba bym go zabiła, ale z drugiej strony to jest dziecko. Dzieci są słodkie, trochę krzyczą, trochę śmierdzą, ale to dzieci. Nie zabijam. Byłby przecież ktoś inny, kto nienawidziłby Żydów, Słowian, czarnych. Czasami mówimy, że to ludzie tworzą historię, a ja myślę, że historia czasem tworzy ludzi, że używa ich tylko jako narzędzi. Ale to nie znaczy, że mamy ich pozbawić odpowiedzialności. Nie mogłabym wymyślić metody, żeby go zabić. A znam przecież kilka. Ja to chciałabym porozmawiać z jego matką, z Klarą Hitler. Ona nie miała łatwego życia. Trójka innych dzieci zmarła. Co ona właściwie myślała? Co robiła razem ze swoim synem? Czy bała się o niego? Czy biła go? Albo czy broniła go przed laniem od ojca? Co jej się śniło? No dobra, ale to nie znaczy, że mamy ich pozbawić odpowiedzialności. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj chciałabym zabrać was na wycieczkę po mieście, szczególnie. Zapraszam. Chciałabym was oprowadzić po obrazku, po tej takiej mapie. Ten obrazek został namalowany jeszcze przed wojną. Namalowali go Żydzi. I mimo lat ten obrazek wciąż pokazuje to samo miasto z tą samą nazwą. Lublin. Wtedy nazywali Lublin prowincją, niektóre nawet dziurą, ale powiem wam, że w te czasy jeździł ulicami miasta nawet jeden Chevrolet. I teraz też pochodzimy za jego śladami. Przyjdziemy przez Aleje Racławickie, zajrzymy to na Lipową, albo może tu na Krakowskim Przedmieście. Tu akurat na Krakowskim mieszkali ludzie wolnych zawodów. Lekarzy, adwokaty, nawet dyrektor żydowskiego szpitala. Więc jak potrzebujecie może kogoś z nich, to proszę zapamiętać tu ich adresy. No a dalej z krakowskiego przedmieścia wjeżdżał samochód tu, na Stare Miasto. Chociaż zwykle tam się nie chodziło, to było królestwo prostytutek. Ale jeżeli tak szybciutko przemknąć przez Stare Miasto, to do Bramy Grodzkiej dalej zaczyna się dzielnica żydowska. Ale jeszcze na chwilę spójrzmy tu, na targ na Świętoduskiej. Staje tu studnia, poją tam konie. A słyszeliście o tym chłopie, który przyjechał ze wsi, bo chciał mieć taki bardziej miastowy, chciał sobie kupić szafę. Poszedł na targ, no i Żyd pokazał mu piękną szafę, ale sprzedał mu inną. No i ten chłop wziął tą szafę, pojechał i nie mógł jej z żoną złożyć i miał taką rozchybotaną szafę. No a po wojnie to zawsze mówił, no wszystkich tych Żydów mi żal, no ale tego jednego, co mi tą szafę sprzedał, to nie żal. Antysemityzm, o tym się nie mówi. O tym nie wolno mówić, ale fakt jest taki, że był. No dobra, ale wracamy
do wycieczki. I teraz jedziemy z wami na ulicę Szeroką. Tu w każdej kamienicy było dwa lub trzy sklepy. Ciągle tu handlowali, a tu spójrzcie, tu akurat sprzedawali śledzi. Takie przepyszne i królowskie, i bocztowe, różnych smaków. W innym mieście takich nie znajdziecie, więc polecam. A tu obok, akurat przed tym domem, zawsze stała Żydówka. Stara, młodsza, już nie pamiętam, ale zawsze tam stała. I latem, i zimą sprzedawała jakieś drobiazgi, jajka. A zimą, żeby mnie matli nogi, mała garnek z węglem. Ale już zostawmy tą Żydówkę na Szerokiej i przyjdziemy tu. Patrzcie, wielka synagoga. Dużo jej było w Lublinie, ale ta naprawdę jest przepiękna. Przytula się tak do murów zamkowych, a zobaczcie na te okna takie rzeźbione. A uwierzcie mi na słowo, jakie było przepiękne wnętrze. Też bardzo bogato ozdobione. Od razu było widać, że robili to utalentowani Żydowcy twórcy. No i tak na koniec naszej wycieczki przyjdziemy tu, na Krawiecką. Ulica to była szeroka, mała, duży, szeroki chodnik. I życie toczyło się tu akurat na ulicy. Jak zaczynał się marzec i wychodziło słońce, stawało się ciepło, starsi Żydzi wychodzili tu na ulicę i grzali się na słońcu. Bo akurat chodnik to ściągał aż 3-4 ulicy. I też w 1942 roku wiosną to też było tak samo. Pierwsze słońce, ciepło i Żydzi, którzy siedzieli na ulicach, gadali o swoich sprawach. Ale tej wszystkie dzielnicy, którą widzicie tu na obrazku, już nie ma. I ludzi też nie ma. Sięgnęłam i halkę porwałam. Zegar tyka, Niemiec się śmieje, a ja szoruję tyłkiem ziemię. Byłam młoda, zdążyłam, czy życie ocaliłam? Niemiec mówi w porządku, strach się ściska w żołądku. Czytaliśmy relacje świadków i świadkiń historii. Mieliśmy ochotę zadawać tym ludziom wiele pytań o ich życie, o miasto, o społeczność żydowską, o to, czy się bali, czy protestowali, jak wyglądał moment przed wojną. Chcieliśmy zadawać im wiele pytań, ale w większości tych ludzi po prostu nie ma. Nie rozumiem, po co te pytania. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Mój pradziadek wpłacał na powstanie. Brat matki był w legionach. Ojciec
lekarz, walczył w polskim wojsku, chociaż mógł się z tego wymigać. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Mówię tylko po polsku. No, może kilka jidyszowskich słów. Nauczyłam się na wojnie, z ciekawości. W moim domu była służąca i choinka. Ja nie wiem, czy do żydowskich potraw dodaje się czosnku. Moja mama chodziła na Żydy, żeby kupić meble. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Nie przyjaźnię się z Żydówkami. Nie obchodzimy w domu świąt żydowskich. Nie mamy żydowskich zwyczajów. Wojna? Jak wybucha wojna, ja mam 20 lat. Nie jestem specjalnie lubiana. Nie chodzę do kina. Nie chodzę na tańce. Nie interesują mnie chłopcy. Mamo, co mnie w ogóle interesuje? Ja nie mam z tym nic wspólnego. Nie rozumiem, czemu znalazłam się w warszawskim getcie, czemu odesłali spod zegara wypracowany garnitur brata. Dlaczego nie udało mi się wydostać babci? Ja nie mam z tym nic wspólnego. Rzeczy zostawiłam u ogrodnika. Teraz przyjeżdżam tu tylko na grób matki. Lublin nigdy nie był w moich snach. Tak, napisałam o nim książkę. Ale to jest dziura. Jestem wykładowcą akademickim. Nazywam się Modrzewska. Krystyna Modrzewska. My nie piszemy w dokumentach żydowska narodowość, tylko polska wyznania mojżeszowego. To znaczy mój dziadek tak pisał. Mojżesz, tak na niego wołali. Wszyscy podejrzewali, że ma pochodzenie żydowskie. Wysoki, szczupły, błękitnooki. Sylwetka sportowca, szef wywiadu, intrygant. W młodości wydalony ze służby za skandal obyczajowy. Co zrobił? Uwiódł córkę kolegi. Nie przyznał się do winy. Nie rozumiał tej sprawy. Podstępny, skuteczny, prowadził dom publiczny. Kto z niego korzystał? Ambitny, bardzo. Gdy w szkole koledzy go przezywali, zaciskał zęby i jeszcze mocniej robił swoje. Nigdy nie miał żadnych bliskich relacji, żadnych przyjaciół. Żadnej szkolnej paćki? Jego matka była muzyczką. Tak się wtedy nie mówiło. No dobrze, matka muzyk, właściwie nauczycielka muzyki. Ojciec śpiewak operowy. Ciekawe, jaka muzyka była u nich w domu. Hitler na przykład słuchał oper Wagnera. Mojżesz, tak na niego wołali w szkole, a przecież i tak został szefem Gestapo. A potem to już same awanse. Prezydent Interpolu, rektor Czech Moraw. Gdy Himmler proponuje mu objęcie kluczowej pozycji w akcjach eksterminacyjnych, to protestuje. Herr Himmler, ja nie jestem chyba dobrą osobą. Jestem zwykłym oficerem radiowym. Czy na pewno zwykłą? Potem jednak daje się przekonać. Formułuje definicję wrogów III Rzeszy. Jakim ją opisał długopisem? Czy robił listy wrogów? Czy pisał je na maszynie? Czy nazywał ich gorszym sortem? Fanatycznie nienawidził narodu żydowskiego. Podobnie tak jak jego żona, ale o niej później. W 1942 roku w styczniu organizuje konferencję w Wannsee. Wannsee, urocze willa nad jeziorem. Zbierają się głównie oficerowie i najwyżsi przywódcy III Rzeszy. Zbierają się w południe, chociaż zapowiadano jest wspólne śniadanie. Co podawano? Czy pili czarną kawę? Jak witali się ze sobą? Czy byli serdeczni? Rozmawiali o ostatecznych rozwiązaniach, o specjalnym traktowaniu. Specjalne traktowanie specjalnych ludzi. Czy jedli jajecznicy? Czy raczej jajka na twardo? Czy byli w mundurach, czy w cywilu? Czy dużo się przy tym śmiali? Złe wiadomości zawsze przychodzą przy śniadaniu. O wypadkach bliskich, o katastrofie samolotu, o wybuchu wojny w Ukrainie dowiedziałam się przy śniadaniu. Śniadanie w Wannsee było bardzo złą wiadomością. Podobno najważniejsze rozmowy odbywały się przy pomianku cygara. Pojawiła się jedna kontrowersja. Jaka? Chodziło o traktowanie Niemców z małżeństw mieszanych, gdzie jedno z rodziców było pochodzenia żydowskiego. Czy te wątpliwości były spowodowane względami humanitarnymi? Nie. Naziści po prostu mieli problem z tym, że mieszańcy mają w sobie trochę bezcennej krwi niemieckiej. Reinhard Heydrich był
bardzo zadowolony z wyników spotkania. Obawiał się wcześniej podobno sporów kompetencyjnych. Tymczasem przedstawiciele wszystkich jednostek zaoferowali pełną współpracę. Przejdźmy teraz na wystawę poświęconej akcji Reinhardt oraz żydowskiemu Lublinowi. Na dole budynku mamy wystawę, w której możecie zobaczyć wiele zdjęć prezentujących to wydarzenie. Można ją obejrzeć później. Tymczasem tutaj spójrzcie na te zdjęcia. Wszystkie one były zrobione w latach 40., chwilę przed eksterminacją. Na przykład tutaj. Kalinowszczyzna, ulica Wiejska, rok 1942. Zobaczcie, widać tu sklep Pociana i sodówkę Garbata. No, wujek mówił, że on miał piękne córki, które tutaj sprzedawały. Zresztą wujek jest tutaj, na środku tego zdjęcia, spójrzcie. Mówił, że to zdjęcie było zrobione w chwilę przed tym, jak zobaczył tam taką małą dziewczynkę. Stoi tutaj na drugim planie, musicie dokładniej zobaczyć. Nie pamiętam, ile miała lat. No, może wygląda na jakieś 7. Chyba wygląda, że 9. Ciekawe, jak miała na imię. O, tu widać, że miała za duże buty. Tak, dziwnie jakoś stoi. Słońce ją chyba wtedy raziło, bo to był marzec, a słońce już trochę przygrzewało. To właśnie jest to zdjęcie, ten moment. Pamiętam, że wujek opowiadał mi później, że chwilę po zrobieniu tego zdjęcia przyjechali Niemcy i ją zabrali. Zabrali ją do herbaciarni Pietrusińskiej. Tutaj widać kawałek tego budynku. Tam nakarmili ją, no a później zabrali. Co się z nią stało? Nie wiadomo. No tak, te ulice wyglądały inaczej. Proszę, obejrzyjcie dalszą część wystawy. Wyglądało to inaczej niż teraz. Nie najtrudniej sobie wyobrażać, co czuli dzieci z rodzicami. Jak przeżyły tą sytuację w swoim kraju? Co im mówili? Czy dzieci były nieznośne? Mamo, czemu jest tak cicho? Czemu nie słychać sąsiadów? Zabrali ich. Wczoraj rano. A która jest godzina, mamo? Czarna godzina. Ale co to znaczy? Pomalują nam salon czarno? Daj mi spokój, dziecko. Muszę nas spakować. Mogą przymierzyć tam naszyjnik ciotki, ten, co był na czarną godzinę. Teraz nie jest czas na naszyjniki. Sprawdź lepiej, czy mamy chleb. Ale ja nie chcę chleba. Chcę naszyjnik. Chcę założyć naszyjnik. Stoi na mrozie. Dziewczynka mrozie się. Mruży oczy. Stoi na mrozie się. W marcowym słońcu stoi na mrozie się. Pierwsze promienie wiosny mruży oczy. Oślepiają wzrok przywykły do ciemności. Mruży oczy. Stoi na palcach, mruży oczy, stoi na mrozie. Stopy wychodzą ze zbyt ciasnych butów, mruży oczy, stoi na palcach. Łzy płyną z obronnej buzi, mruży oczy, stoi na palcach. Mruży oczy, nie ma zapałek, łzy mruży płyną po obronnej buzi, nie ma emocji, łzy. Płyną po prostu później. Nie ma łzy przyszłości. Mamo, ja chcę przymierzyć naszyjnik. Słuchajcie.
powiedzieć. Ostatnio, jak się zastanawiam, ciągle myślę o tych kobietach nazistów, ich żonach. Przecież to zwykłe kobiety. Ale niektóre z nich dobrze wiedzieli, co robią ich mężowie. Ja tak sobie myślę, szczególnie jak patrzę na te zdjęcia, jak z mężem, z dziećmi, tak spacerują gdzieś po parkach, po ulicach, uśmiechają się do siebie, przytulają dzieci, tak przykład już mówią do męża. Tak, na przykład, kochanie, jak ci minął dzień w pracy? Jakieś nowe sukcesy? No właśnie, dokładnie. Ale ja sobie tak myślę, próbuję to ułożyć w głowie. Jak to można połączyć? Być troskliwą matką, kochającą żoną, kobietą i nazistką. Na przykład jak ta Lina Heinrich. Zamknę oczy i skończy się świat.
w nocy 16 na 17 marca 1942 roku Niemcy przystąpili do likwidacji getta w Lublinie. Zaczęła się akcja Reinhardt, jedno z najbardziej przerażających wydarzeń w historii XX wieku. Zakończyła się w listopadzie 1942 roku akcją o nazwie Dożynki. W jej trakcie zginęło blisko 2 miliona osób pochodzenia żydowskiego. Konsekwencje zajęcia terytorium Rzeczypospolitej na obszarze kontrolowanym przez nazistów znalazło się 2,5 milionów polskich Żydów, a także Żydów o innym pochodzeniu. Zdecydowało spędzić 3 dni z bardzo trudną historią, ale bardzo ważną. 80. rocznicę akcji Reinhardt przywołujemy te relacje, które tutaj w Bramie Grodzkiej są zgromadzone. Dziękujemy Bramie Grodzkiej za to, że nas ugościła, Tomaszowi Pietrasiewiczowi, że się na to zgodził i Wioli Weiman, która się nami wspaniale zajęła i która nam otworzyła bramę do Bramy Grodzkiej i do relacji, które są przebogate i do których czytania, słuchania bardzo zachęcamy. A powodem, dla którego w ogóle organizujemy te działania, jest ta oto książka, Głos przeszłości. To jest taka bardzo ważna książka dla osób nagrywających relacje historii mówionej, ale też dla osób, które chcą z tych relacji korzystać w swojej pracy naukowej albo twórczej, albo chcą zacząć nagrywanie rozmów. To jest ostatnie spotkanie. Objechaliśmy z tą książką całą Polskę, żeby dojechać tutaj do Lublina i porozmawiać o tym, jak historia mówiona może być przekładana na scenę. I teraz bym bardzo chciała zaprosić panią Grażynę Ludosławską, która poprowadzi dzisiejsze spotkanie. Zupełnie inaczej chciałam to nasze dzisiejsze spotkanie zacząć, ale trochę trudno się po takiej pół godziny. Nie wiem, na ile Państwo znają bramę, ale jeśli Państwo choćby wchodząc tutaj na górę, albo później wychodząc tędy, zerkną na półki, które są tutaj, zobaczą Państwo dziesiątki teczek, które pewnie Tomek za chwilę opowie. Ja pamiętam, jak te teczki były ustawiane na tych półkach i pamiętam, jak wielokroć oglądałam je i sama jako reporterka i ze swoimi studentami. A szczególnie dokładnie oglądałam te, które były puste i które są puste. Próbując wyczytać z tych teczek losy ludzi, które mogłyby się w tych teczkach znaleźć, ale niestety nic o nich nie wiadomo, ale mieszkali kiedyś w tym mieście. I dzisiaj, kiedy słuchałam tego, co przygotowałyście, miałam takie wrażenie, jakby te puste teczki mi się na chwilę otworzyły i głosy od nich do nas doszły. Proszę Państwa, troje bohaterów. Książka, o której wspomniała Karolina, bardzo ważna książka. Książka, która została wydana w 1978 roku i oczywiście można by sobie było zadać pytanie, dlaczego dopiero w tamtym roku. Dzięki temu, że zainteresowało się sprawą Centrum Archiwistyki Społecznej, książka ukazała się po polsku, w bardzo dobrym zresztą tłumaczeniu Pawła Tomanka. Można by się było zastanawiać, ale myślę, że to nie jest najważniejsze pytanie, zwłaszcza, że może to dobrze, że dopiero w tamtym roku, bo to jest tłumaczenie z 4. wydania tej książki, w związku z tym, które jest już bogatsze i nieco odmienne od tego wydania pierwszego. Mnie raczej interesowałoby co innego. Jak to się stało? Paul Thompson, współautor tej książki, potwierdza, że zainteresowanie historią mówioną w Europie Zachodniej i w Polsce, te idee pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie.
W związku z tym, jak to się dzieje, że przez tyle lat polskie środowisko naukowe tym tematem się nie zainteresowało? Polskie środowisko naukowe mogłaby reprezentować, gdyby chciała zostać na uczelni, Dorota. Powiedz proszę, dlaczego postanowiłaś mówić o historii mówionej, mówić historią mówioną, zajmować się historią mówioną, nie na uczelni jak Paul Thompson, tylko w teatrze? Uczelnia też jest dobrym miejscem, o ile jest otwartą przestrzenią. Ja akurat swoje wizyty uczelniane też mam i on trwa ciągle, w tym sensie, że pracuję ze studentami i studentkami i też często pracujemy wokół teatru społecznego i praktycznie, i teoretycznie, i tam ten motyw historii mówionej jest obecny, to znaczy praca z historiami, z biografiami, z tożsamościami. Natomiast dla mnie teatr jest taką przestrzenią, w której może się zdarzyć wielogłos, w której też taka sytuacja spotkania osób współczesnych, aktorów, aktorek, performerów, performerek, osób, które wchodzą do tego teatru, tak jak nasze dzisiejsze performerki zdecydowały się wejść do niego w piątek rano. Że to jest takie miejsce, które pozwala na zadawanie pytań, na przyglądanie się historii i herstorii w taki sposób, który jest właśnie jakoś dialogiczny, krytyczny, ale też jest otwierający. Teatr jest też działaniem, więc to daje tylko możliwość działania z historią, nie zamykania jej tylko na przykład w muzeum, albo nie, zresztą muzea już też coraz więcej podejmują działań, które jakoś ten dialog ożywiają. Że to po prostu daje nam jakąś możliwość kontaktu. I też przekazywania opowieści dalej, to mnie interesuje. Myślę, że też teatr jest takim miejscem, przynajmniej polski teatr obecnie, w którym takie niezwykle istotne zjawiska, które przez lata były wypierane czy nienazywane, takie jak na przykład obecność osób LGBTQ+, oczywiście nie używało się, nie nazywało się ich w taki sposób w czasie wojny II, ale osób, które w jakiś sposób inaczej się identyfikowały, czy ze względu na orientację seksualną, czy ze względu na tożsamość narodową, czy ze względu na jakiś swój status społeczny. Że teatr też jest takim miejscem w ogóle, który podejmuje w ogóle kwestie różnorodności. Bardzo mocno to widać we współczesnym teatrze w Polsce. I myślę, że to też niezwykle się może przydać historii. To znaczy po prostu może ją w jakiś inny sposób nam pokazać, też odsłonić jakieś inne miejsca, których nie znamy. Trochę ją odbrązowić, w takim znaczeniu też właśnie zróżnicować. I to na pewno jest jakąś taką domeną i wartością, dlatego ja lubię właśnie wprawiać w ruch razem z osobami zdarzenia historyczne, nawet jeśli są one trudne. Może zwłaszcza, kiedy są one trudne. To jest właśnie między innymi ta przyczyna, dla której pozwoliłam sobie na taką uwagę, że może to dobrze, że ta książka ukazała się dopiero teraz, bo jest to tłumaczenie z czwartego wydania, które to właśnie wydanie jest wzbogacone o te trudne sprawy. Tutaj jest zdecydowanie więcej emocji niż w tych wydaniach pierwszych. To wszystko, o czym powiedziałaś, prowokuje kolejne pytania, między innymi o język, jakim się mówi na uczelni, jakim się mówi w teatrze, a jakim się mówi, kiedy się robi teatr, prawda? Ale o tym może za chwilę, dlatego że Tomasz Pietrasiewicz, założyciel i twórca ośrodka Drama Grodzka, Teatr NN, pierwszy aktor, prawda, grupa chwilowa, później reżyser Teatru NN, pamiętam, jak odbyło się w 90 roku pierwsze przedstawienie tego teatru, a teraz właściwie Teatr NN został głównie w nazwie. Tomek przeszedł dokładnie odwrotną drogę niż ty, czyli od teatru do historii mówionej, którą postanowił się zajmować. Właściwie dokładnie w tym samym momencie, niemal w tym samym momencie, kiedy powołałeś do życia to miejsce, czyli bramę. Znałeś wtedy tę książkę? Ona wyszła 20 lat wcześniej, ale nie było jej po polsku. Nie. Skąd ten pomysł, Tomku, proszę powiedzieć?
Słuchajcie, zanim nie zgodzę się z Grażynką, to chciałbym podziękować za to przedstawienie dzisiaj tutaj w teatrze. Naprawdę jest fascynujące, jak można historię mówioną wykorzystać do takich działań artystycznych, jeszcze mając tylko 3 dni do tego. Także gratuluję, bo to jest bardzo fajne, super. Także wszystkim jeszcze raz dajcie oklaski dla dzieci. To jest wielka praca, to jest bardzo fajnego. To pokazuje, jak można ożywiać pamięć, bo to jest to pytanie archiwów, muzeów, że nie tylko chodzi o gromadzenie tej pamięci, ale też o to, żeby ta pamięć w jakiś sposób żyła. I dopóki artyści nie zwracają uwagi, dla nich to nie jest jakiś temat ważny, to ja uważam, że to niestety nic się z tym nie dzieje ważnego, bo tylko artyści potrafią ożywić tą pamięć, jakby dać drugie życie tej pamięci, która jest gdzieś w tych materiałach archiwalnych, włożyć w to jakieś emocje i to zaczyna żyć zupełnie na innym poziomie. Tu dzisiaj widzieliśmy to. Także jeszcze raz dziękuję Wam za to, że mogłem to zobaczyć Waszą drogę wykorzystywania historii mówionych. Natomiast w jaki sposób chciałem się nie zgodzić z Grażyną, to słuchajcie, ja odszedłem od takiego klasycznego teatru, w którym był aktor, w którym te przedstawienia były wyreżyserowane bardzo tak precyzyjnie, jakiś scenariusz istniał. Zazwyczaj aktorzy mówili zaadoptowanym tekstem literackim, to rodzaj takiej kreacji, no takiej, jaką znamy w teatrze. Ja od tego odszedłem z różnych powodów, czując, że tam nie ma tego, czego bym szukał w momencie, kiedy znalazłem się w takim miejscu jak Brama Grodzka, czyli obok nieistniejącej dzielnicy żydowskiej. Bo jak tu przyszedłem, to tylko marzyłem o robieniu teatru. Nic mnie w ogóle nie interesowało innego. I to był taki moment zderzenia swojego marzenia z jakąś wielką niepamięcią o tym miejscu. I tym bardziej, że dotykało to też mnie, bo ja jako mieszkaniec tego miasta też nie wiedziałem o tym wszystkim. I to było, musiałem coś z tym zrobić. I czułem, że te wszystkie konwencjonalne chwyty, jakie są w tym właśnie konwencjonalnym teatrze, one jakby nie pracują w zderzeniu z tak wielkim problemem, jak akurat w tym mojej sytuacji, był ten problem niepamięci. Nagle idę do Muzeum Historii Miasta Lublina. Muzeum Historii Miasta Lublina. I słuchajcie, chciałem się coś dowiedzieć, takie naturalne miejsce. Nie ma najmniejszego śladu o tym, że tu Żydzi mieszkali, że żyli tu przez kilkaset lat, współtworzyli to miasto, Muzeum Historii Miasta Lublina. I to nie była jakaś ich szczątkowa, czy też marginalna obecność. To 43 tysiące ludzi mieszkało w 120 tysięcznym mieście. A jednocześnie były różne reakcje na to, po co ci to interesuje i tak dalej. Tak, widać było, że to jest jakieś olbrzymie wyparcie tego tematu. Dlatego to mnie zaczęło interesować i od tego właściwie powoli zaczął się we mnie rodzić zupełnie jakby inne spojrzenie na ten problem. I szukałem bardzo długo dla siebie jakiejś takiej drogi i tą drogą, teraz to mogę to tak to określać z perspektywy czasu, jest właściwie rodzaj takiego teatru pamięci. Nie wiem, czy pamiętacie taką książkę 100 lat samotności i tam jest motyw bohater książki wspomina swoją miejscowość, w której się wychował, to jest jego rodzinne miasto i nie wiadomo, dlaczego ludzie zaczęli zapominać o przeszłości. Jakiś rodzaj epidemii. W sensie, dla mnie to była ta metafora, która była w tej książce, była też jakąś taką metaforą tego, co tutaj się działo, tego, dlaczego myśmy zapomnieli o tym. I
Co ciekawe, odpowiedzią na to było stworzenie niezwykłej machiny, która jakby zapamiętywała to wszystko, co się przydarzyło w konkretnym dniu, czy tam w historii tych ludzi, że co dzień można było gdzieś tam ją obracać, przeczytać znowu to, co się tam działo. I w jakim sensie ten obraz stał się taką inspiracją do stworzenia tu, w tym miejscu, takiego rodzaju teatru pamięci. I to, co gdzieś wchodząc do tej przestrzeni, to jest właśnie ten teatr pamięci. Oczywiście to zajęło całe lata i oczywiście w tym teatrze pamięci bardzo ważną rolę pełni historia mówiona. I ja przez właściwie rok już tak myślałem o tym, żeby nagrywać ludzi. Taki program, mieliśmy Wielka Księga Miasta, szukanie zdjęć, spotykanie się ze świadkami tych wydarzeń z wojny, sprzed wojny. Chcieliśmy stworzyć taki rodzaj opowieści o tym mieście. I w sposób naturalny pomyślałem, no właściwie ci ludzie przychodzą z tymi swoimi historiami i albo możemy to zapisywać, i tak właściwie to się robiło, albo mieć obok siebie jakiegoś radiowca, który by z tego robił dobry reportaż radiowy. I często takie reportaże powstawały. Ja, jakby był fajny temat, to zgłaszałem taki temat do między innymi do Grażynki, czy tam jeszcze do kilku innych osób. I one z tym coś robiły. Ale pomyślałem, że my sami możemy zacząć to nagrywać. I słuchajcie, takie bardzo to było niezgrabne. To był 96 na rok, pierwsze nagrania. 6, 7. I kiedyś przyjechała tu grupa z uniwersytetu, jakiegoś uniwersytetu z Ameryki, ktoś przyprowadził ich. I ja mówię, że myślałem, że w ogóle odkrywam Amerykę, że nikt tego nie robi. I powiedziałem, że mam taki świetny projekt, wy w ogóle na pewno nic nie wiecie, tutaj nagrywania, zaczynamy myśleć o tym. A my słuchaj, to my to już wiemy, to jest oral history, to jest to, co na czym jakby pracujemy. I wyobraźcie sobie, że w Lublinie w ogóle nikt nie znał tego. A miałem jakiś kontakt ze środowiskiem akademickim. Kompletnie zero jakby wiedzy o tym, że to jest jakaś usankcjonowana metoda pracy z historią, nagrywanie tych ludzi. Także to był gdzieś tak 97 rok, 6-7 rok. Te początki bardzo takie niezgrabne. No a później to wszystko zaczęło nabierać oczywiście bardzo dużego rozpędu. Tu chciałem wspomnieć i podziękować Marcie Kubiszyn, która 98 roku, od stycznia właściwie zaczęła pracować i ona zbudowała podwaliny tego programu. Dla mnie to był jeden z najważniejszych programów, jakie my realizujemy w ośrodku. To, że udało się nagrać prawie 5 tysięcy godzin nagrań, to jest coś niesamowitego. To jest rodzaj takiego skarbu, który tworzymy dla tego miasta. I to jest. I to jest moment, który ja przerywam. Dziękuję, to teraz ja w takim razie, bo tylko jeszcze słówko, bo drugi raz padło słowo nauka dzisiaj w czasie tego spotkania, może nawet trzeci. Ja pamiętam spotkanie promujące w tamtym roku, w grudniu tamtego roku, organizowane przez Centrum Archiwistyki Społecznej, promujące tę książkę. I tam między innymi padły takie słowa od współautorki wstępu bodajże, która powiedziała, że historia mówiona ma szansę zmienić naukę w Polsce. Dlatego, że coraz intensywniej przekonują się naukowcy i naukowczynie, że za każdą opowieścią historyczną, za każdym dokumentem historycznym, za tym wszystkim, czego uczy mi się w szkole podstawowej, na studiach i dużo później, stoi konkretny człowiek i jego opowieść, jego odpowiedź na pytanie. Ale chciałam podzielić się swoimi wątpliwościami, dlatego że kiedy przyszłam tutaj 30 lat temu i Tomek pokazał mi te stosy już wtedy nagranych historii mówionych, mówił, słuchaj, trzeba to brać i trzeba coś z tym dalej robić, najlepiej w teatrze, to mi się ręka zatrzęsła z mikrofonem, który trzymałam, i pomyślałam sobie, że nie mam odwagi, że nie mogę wziąć tej historii i
przerobić jej na działanie teatralne, że nie mogę wziąć odpowiedzialności za los tego człowieka. To był zresztą między innymi powód, dla którego w radiu wyszłam na robienie reportaży w stronę słuchowisk, że jeśli już fikcja, to ja ją tworzę, prawda? Nie ma tam żadnego konkretnego życiorysu. Chciałam cię zapytać o ten moment odpowiedzialności za to, że bierzesz cudzy los w swoje ręce. Nie przesadzałabym z tym losem, bo to jest jednak opowieść też jakoś dana. Natomiast tak uśmiechnęłam się do siebie, jak powiedziałaś o tym, o tej odwadze, czy ją mamy, czy nie. No ja myślę, że niestety jest bardzo dużo osób w tym kraju, też wysoko postawionych, jeśli chodzi o sprawowanie władzy, którzy się zupełnie nie boją brać historii w swoje ręce i myślę, że z tego powodu naprawdę też nie należy się tego bać, bo konserwatywni politycy na przykład się zupełnie tego nie boją i nie boją się jakby, co widzimy też jakby na poziomie takim bardzo dosłownym, codziennej na przykład codziennych programów historii, teraz wiemy, że to się inaczej nazywa w szkołach, więc czujesz po prostu historia to jest, po pierwsze no to jakby nie jest nic odkrywczego, co powiem, ale myślę, że w tym gronie pewnie możemy sobie powiedzieć, że jest ona konstruktem, że jest ona też jakimś rodzajem zawsze montażu, czy tego, co się wybierze, na co się zwróci uwagę. W tym sensie czuję, że mamy do niej prawo. Oczywiście kwestia na przykład odpowiedzialności, jeśli chodzi o właśnie pracę artystyczną, no to jest w ogóle bardzo duży temat i myślę, że ta odpowiedzialność jest zarówno na poziomie jakiegoś procesu, do którego zapraszamy ludzi i osoby. To też można by dużo o tym opowiadać, ja może bym tylko chciała powiedzieć, że ta odpowiedzialność dla mnie jakby zawsze oznacza tworzenie jakichś takich wspólnych warunków sobie i osobom, z którymi się spotykamy i które zapraszamy też do poznawania tej historii, takich warunków klarownych, to znaczy, że po prostu sobie tłumaczymy, co się dzieje, po co my tu jesteśmy, jakie mamy wątpliwości, jak też określamy swój status. To znaczy na przykład ja mówię, że no nie jestem historyczką. Akurat w naszej grupie są historyczki, więc też fajnie, że można mieć tę perspektywę, ale że na przykład też no, z jakąś niewiedzą przystępuję oczywiście do nie wiem, biografii czy do opowieści. I w tym sensie jakby taka uważność, no, wydaje mi się, że ona zawsze jakby w takim procesie twórczym, w którym pracujemy po pierwsze, jak to mówimy, na procesie, a ja też się wywodzę z takiego środowiska pedagogów i pedagożek teatru, czy reżyserów i reżyserek, którym bliska jest ta filozofia, więc dla nas też proces jest ważny, proces dochodzenia do sensów, ale też proces tworzenia się grupy. Tutaj mamy dużo też takich pytań o odpowiedzialność, jakby kto decyduje ostatecznie o tym, co wejdzie do tego pokazu na przykład, albo jak ułożymy te sensy. Tutaj jakby o tym rozmawiamy po prostu. No i jakby myślę, że ten etap już pracy z taką historią, która tutaj w bramie jest, no on jest o tyle łatwiejszy, że tę niesamowitą i wielką robotę tutaj ekipa tego miejsca zrobiła. Z dużą taką, z takim pietyzmem, jak zobaczycie archiwa, do których w ogóle zachęcam do ich zobaczenia. To jest po prostu jakaś mrówcza praca, niesamowita też, taka tutaj siedzi Wiola Wejman, która też jest autorką części tych relacji, właśnie autorką, dlatego że nie tylko je nagrywała i spisywała, ale też jakoś opisywała, układała w jakimś porządku i tutaj pracuje grupa ludzi, więc to jest łatwiejsza sprawa, jakby przystąpić do takiego archiwum, no bo mamy już jakąś mapę, prawda, mapę tych tematów, mapę sytuacji, ale myślę, że no, dla mnie zwykle kusząca jest taka opcja, żeby w trakcie takich warsztatów, czy w trakcie pracy nad spektaklem, bo praca nad spektaklem to jest zazwyczaj dużo więcej czasu, no zawsze to jest dużo więcej czasu, 2-3 miesiące, ale też w trakcie takich warsztatów, nawet krótkich, żeby jakby właśnie klarownie powiedzieć, w jakiej my jesteśmy sytuacji, że my nie będziemy teraz tak naprawdę opowiadać tej historii, tylko my będziemy opowiadać raczej o swoim spotkaniu z tą historią. To znaczy o tym jakby, co w nas, co w tej historii nas jakoś zahacza, co budzi nasze pytania. Dlatego tutaj na przykład zdecydowałyśmy się na to, żeby tak dużo pytań umieścić w tym tekście, bo one są jakimiś pytaniami, które sobie zadawałyśmy, niektórymi bardzo trywialnymi, niektórymi poważnymi, bo to jakoś odsłania właśnie taką
spotykania się po prostu z opowieścią. No i z opowieściami się spotykamy różnie. Czasem mamy możliwość spotkać się z nimi na całe życie, albo na 3 lata, albo na 3 miesiące. A czasem mamy okazję spotkać się z nimi na 3 dni. I być może ona też się jakoś może stać lustrem wtedy. I to jest też jakoś wartościowe. W ogóle wydaje mi się, że ta może dawać taką możliwość właśnie czynienia z opowieści lustra dla nas, jakiegoś takiego impulsu do tego, żeby w ogóle sobie stawiać pytania o własną tożsamość może. Z tego brzmi bardzo poważnie, ale no, chodzi o taką w ogóle interakcję między nami a tą historią. Więc to jest bardziej odpowiedzialne za to spotkanie niż za promowanie takiego przekonania, że my teraz opowiemy jakąś historię w jedynej właściwej wersji. Raczej też dekonstrukcja tego przekonania, że może być jedyna właściwa wersja, bo w przypadku historii mówionej to też jest po prostu strasznie dużo głosów i nawet właśnie w tym archiwum te głosy często są bardzo no, sprzeczne, różnorodne, uzupełniające się z innych perspektyw. Więc my po prostu dokładamy swój głos do tego, swoje przeczytanie. Wśród tych pytań, które pojawiają się w spektaklu i które teraz też podałaś, jedno zwraca szczególnie moją uwagę. Po co? Powiedziałaś, po co? Zadałyśmy sobie pytanie, po co to robimy? To samo pytanie przeczytałam dzisiaj rano na profilu Wiemi Wejman facebookowym, kiedy pełna moc dzieliła się wrażeniami, że właśnie to idzie na kolejne spotkanie tutaj, na kolejną próbę przed dzisiejszym wieczorem. I wtedy pojawiło się w jednym z komentarzy pytanie, i co wy tam robicie? No właśnie historię mówioną przenosimy na scenę. I pytanie po co? Po co? Po co? To może formalnie. No. Co sobie odpowiedziałyście na to pytanie? Jeśli chcecie oczywiście, bo też... Może ja powiem tak trochę prozaicznie, żeby nikt nie myślał tu o nas jako o aktorach, historykach, jakichś ludziach poważnych, którzy przychodzili tu z myślą o teraz będziemy tworzyć teatr oparty na historii mówionej. Nikt takich poważnych myśli, przynajmniej ja, nasze moje koleżanki już czyli zaprzeczą albo potwierdzą to, nikt takich poważnych myśli nie miał. Więc po co? Każdy ma tu swoje okazje. Ja jako historyk chciałam po prostu zobaczyć, a jak można jeszcze pracować z archiwum, żeby... No i też, żeby nie spędzać niedzielny wieczór sama w domu. Więc po prostu chcę pokazać, że to po co nie jest takie poważne naukowe. To jest super ważny powód, to nie tak. Ale tak, właśnie to po co czasami składa się z takich innych powodów. Może coś... Z moich koleżanek chcę dodać. Na pewno wszyscy będziemy bogatsi o nowe doświadczenie. Nawet jeżeli mieliśmy inne oczekiwania, to na pewno coś stąd wyniesiemy. Także ciekawość. Taką potrzebę sięgnięcia po więcej. Ciekawość jedno z najpiękniejszych słów, jakie człowiek wypowiada. Właściwie to, że świat się dzieje, toczy, idzie w bok, do przodu, do tyłu. To... z ciekawości. To może trochę rozczarowali tych ludzi, którzy rozmieścili ten komentarz. Słuchajcie, Paul Thompson w tej książce mówi między innymi, że historia mówiona może być narzędziem, znaczy ma takie szanse, że może stać się narzędziem zmian społecznych. Że natomiast na razie w praktyce nie tyle zmiany społeczne za nią idą, ile rzecz też bardzo istotna, dowartościowanie jednostki, jej osobistego życia, tożsamości, to jest to słowo, od którego uciekłaś, ale przecież jest bardzo ważne. Pytanie do was, czy też tak uważacie, że historia społeczna, że teatr, zapytam ciebie także, ale ciebie to też, ma szansę zmienić, wprowadzić zmiany społeczne, czy wy to już czujecie? To... Wierzymy, ale czy tak jest, to różnie z tym bywa. Dlatego za wszelką cenę trzeba słuchajcie, masę energii włożyć w to, żeby nagrywać tych ludzi.
bo życie ludzkie ma to do siebie, że się kończy. Ja miałem takie poczucie tego, że nie zdążyłem nagrać wiele osób, które właśnie mogłem nagrać, tylko że się nie interesowałem wtedy tym. A później liczyć na to, że przyjdą fantastyczni artyści, którzy zwrócą na to uwagę, ale będą mieli materiał. Będą mieli materiał, który wykorzystają i coś z tym zrobią. Dadzą właśnie tą uwagę tej historii, tej pamięci. To, co już powiedziałem, że to jest to dawanie drugiego życia właściwie. Bo to jest coś takiego, że każdy, kto się właściwie godzi na takie nagranie, to jest taki rodzaj niezwykle symbolicznego aktu przekazania i zaufania do tej drugiej osoby, że nie będzie manipulowała pewną historią. Jest jakby rodzaj takiej zgody na to, na przekazanie tej historii w dobre ręce. To jest bardzo ważne i ten taki bardzo etyczny moment dla między osobą, tą, która nagrywa i tą, która jest nagrywana. A my, którzy dostajemy tą historię, mamy absolutnie obowiązek ją przechować i zrobić wszystko, żeby ona w pewnym momencie została oświetlona, pokazana, dać jej szansę na to drugie życie, tak jak dzisiaj tutaj widzieliśmy, że w ten sposób można dać tą szansę. Ja, chcąc podkreślić jakby wagę tego aktu przekazywania tej historii często jakby kolejnemu pokoleniu, zorganizowałem takie działanie performatywne, artystyczne, które nazwałem Misterium Pamięci Ocaleni, a tak to się nazywało, ale o co chodziło w tym, że pomyślałem sobie, że ten akt nagrywania często jest sprowadzany tylko i wyłącznie do jego takiego technicznego wymiaru, ale on sam w sobie jest tak ważny, tak właśnie symboliczny, tak ludzki, że może pokażmy to. Oczywiście za zgodą tych, którzy tworzą ten akt, czyli ktoś, kto nagrywa i ktoś, kto jest nagrywany. I zamieniłem całą bramę grodzką w taki rodzaj sceny teatralnej, na której w 8 czy tam w 9 punktach zbudowaliśmy takie typowe stanowiska do nagrywania historii mówionej, gdzie właściwie to się stało taką przestrzenią parateatralną, w której bohaterami byli ci, którzy zazwyczaj są właśnie ukryci. Tylko widzimy efekt tego nagrania. Czyli można było tu przyjść i jakby uczestniczyć w tym akcie przekazywania tej historii, bo to też tak to było zorganizowane, że to było, że ci, którzy nagrywali, to było absolutnie jakieś młode pokolenie licealistów i oni byli też przygotowani do przeprowadzenia tej historii mówionej wcześniej, weszli w kontakt nawet z tymi świadkami, od których jakby z którymi mieli to nagranie przeprowadzić. Że jakby zbudowały takie pewne ramy do tego przedsięwzięcia. I to jest przykład zupełnie jakby innej drogi, w którym sam ten akt, i w którym uczestniczyli, nic nie było przetworzone. Czyli można było to przyjść, to posłuchać, ale najważniejsze było, że myśmy dokonali takiego symbolicznego działania. I że ono gdzieś zostało zarejestrowane, zdokumentowane i jest. Także to też jest tak można też patrzeć na historię mówioną, czyli pokazanie, jak ona ważna jest. I że ktoś to zobaczył, ktoś w tym brał udział, ktoś tak być może został zainspirowany, ktoś być może stanie się początkiem tej zmiany społecznej, na którą masz nadzieję, Dorota? No jasne, jest to oczywiście, że wierzę w zmianę społeczną, chociaż to jest oczywiście, wiadomo, procesy i tak dalej, długotrwałe, często myślę, że niewidoczne z perspektywy takiej szybkiej, ale tak sobie pomyślałam właśnie, że ja, ja też nie jestem archiwistką, pracuję jako artystka społeczna, pracuję jako pedagogka teatru, jako reżyserka, więc
mam, jakoś tak nie ukrywam też tego, że wybieram te historie, które czuję, że się mogą przydać tej zmianie społecznej. Bo jakby tak zostało mi w głowie to, co powiedziałeś i też jakby bardzo dobrze rozumiem ten kontekst, w którym to powiedziałeś, że właśnie każdą historię warto ocalić i zachować. Myślę, że z perspektywy właśnie archiwistycznej, no to jest to absolutna wartość. Natomiast ja właśnie mam raczej taką perspektywę, że warto też wybierać, które historie się jakoś wydobywa. I dla mnie interesujące są te, które jakby rezonują, czy czuję, że się mogą przydać właśnie zmianie społecznej, na której mi zależy. I to jest jakoś też powiązane z takim, z taką obserwacją, nie wiem, życia społecznego, z uczestnictwem w nim. Tak patrzę na Izę Gawęcką, która siedzi na widowni i też tutaj w Lublinie robi super robotę i chciałam o tym powiedzieć. Robią razem z grupą młodych osób, które też tam są. Spektakl, w ogóle cały proces właśnie też wokół biografii Krystyny Modrzewskiej, która się też pojawiła dzisiaj. I z tego co wiem, tak nie chcę mówić w waszym imieniu, może sami powiecie więcej, ale wiem, że te wątki też queerowe, czy związane z tożsamością seksualną Krystyny Modrzewskiej, czy też w ogóle przekazem właśnie z jej w ogóle biografią i nieznanymi fragmentami wydobywacie i to jest jakoś dla was ważny temat, może powiecie dlaczego, jeśli będziecie chcieli. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, że my właśnie jako osoby pracujące na historiach też czuję, że mamy prawo wybierać i decydować i to jest też o tyle uczciwe, że wtedy po prostu właśnie z tą ciekawością, o której powiedziała Aga, możemy podejść. Ja uwielbiam właśnie szukać w historii takich wątków, które też mi się przydają do życia po prostu, bo czuję, że jest jakiś kontinuum, że nie jestem zawieszona w próżni, że nie wiem, czuję się aktywistką, więc sięgam po historię aktywistek na przykład z okresu Solidarności. Właśnie razem z Iską i z Magdą, która robiła dzisiaj muzykę, też robiłyśmy o tym spektakl. Więc mówię o tym dlatego, że właśnie, że to jest też ten wybór i też to pytanie o to, na jakiej zmianie społecznej nam zależy, na rzecz jakiej zmiany społecznej pracujemy. Nie da się pracować na rzecz każdej zmiany społecznej, której potrzeba się widzi, myślę, że to jest jasne, ale super, że właśnie praca z historią czy herstorią może nas albo do tego zainspirować, albo gdzieś pokazać, że w ogóle w takim historycznym planie nie jesteśmy sami i same. Że tak, no, po prostu w dążeniu do zmiany, że to jest bardzo krzepiące. Powiesz coś o waszym spektaklu? Przy okazji zaproś mnie, Liza. Coś mogę, ale też myślę sobie, Dorota, jak ty mówisz o tym, że ja jeszcze jednej rzeczy szukam bardzo w tym, to znaczy szukam trochę odzyskiwania historii, herstorii, queerstorii, w ogóle do spotkania się z uczestnikami tego procesu. To znaczy to, co mnie interesuje, to jest to, jak my możemy wykorzystać te wątki jako pretekst do rozmowy, tak naprawdę o bardzo współczesnych tematach, bo okazuje się, że w historii, i to też nie jest mój pierwszy projekt dotyczący właśnie odgrzebywania, wiecie, jakichś w ogóle starych pamiętników, śladów pamięci, albo właśnie rozmów z mieszkańcami miasta, którzy na przykład pamiętają jakąś postać, która jest niepopularna i tak naprawdę odkrywamy coś, co nas nagle zaskakuje, ale po to też, żeby sobie zadać pytanie, po co mi jest ta informacja i ta historia i ta opowieść dzisiaj i co ja mogę z tym zrobić. No i myślę, że jeżeli chodzi o kontekst zmiany społecznej, no to to jest właśnie to, że pewne wątki są chowane, tak jak tutaj Brama Grodzka odkrywa wątek w ogóle zupełnie zakrzepany, tak, zapomniany. Tak samo bardzo dużo jest, no jest postaci jakby w, jeżeli chodzi o środowisko właśnie osób LGBT, które no nie mówi się o tym. Jakby dopiero teraz mamy taki moment, w którym jakby powstają książki o różowych trójkątach. Dopiero teraz mamy moment, w którym
odkrywa się właśnie wątki na przykład lesbijskie w historii. W ogóle dopiero od niedawna bardzo mamy w ogóle myślenie o tym, że kobiety też były w historii. Bo jednak ja pamiętam ze swojej edukacji szkolnej głównie wątki męskie i postaci męskie oczywiście. No i niestety właśnie pracuję z młodzieżą i okazuje się, że nie jest lepiej. Więc też to jest bardzo cenne, że możemy się jakby zetknąć z tym, że pewne rzeczy gdzieś tam są w tej historii, tylko że nie zawsze one są opisane i dopiero jak sięgniemy do źródeł, do archiwów, do historii mówionej, no to możemy z tej historii oprócz dat, miejsc i nazwisk, czym uważam, że historia w szkole stoi, możemy zetknąć się z jakimiś doświadczeniami. I bardzo często z uniwersalnymi wartościami. Właśnie na przykład Krystyna Modrzewska, bardzo dużo wątków to są uniwersalne zupełnie rzeczy. O dorastaniu, o odkrywaniu swojego ciała, o inności, o jakiejś formie dyskryminacji itd., itd. Więc to są bardzo różne rzeczy poruszające. No i mam nadzieję, że też jakoś one są przyczynkiem przede wszystkim do rozmowy o nas w tym procesie. No i chciałam jeszcze zapytać, czy ktoś z młodzieży, czy chcecie coś powiedzieć? Tak. To tak. Tutaj padło bardzo fajne pytanie, po co? Ja osobiście uważam, że jest to coś, że odkrywanie historii, odkopywanie historii jest czymś bardzo ważnym dla dzisiejszego społeczeństwa. Patrzmy na przykład na to, że podejrzewam, jak ja bym zapytał w swojej klasie, kim jest Krystyna Modrzewska, usłyszałbym ciszę. Jest to przerażające, że uczymy się o, powiedzmy, wielkich cesarzach i imperatorach, a o takich lokalnych i takich bardzo, bardzo, no powiedzieć, arcyfascynujących postaciach nie mamy nic. I to jest aż po prostu przykre w pewnym momencie, że człowiek sobie uświadamia, że ja więcej wiem o, powiedzmy, cesarzach Francji w XVIII wieku niż o tym, o własnym mieście. To jest coś szokującego dla mnie. I też trochę też dlatego jakby ja z Gizą pracuję już parę lat, czy postać Leonida Gawryłowa, to jest osoba, która był znana z własnego stawu, czy właśnie ta postać Modrzewskiej, są to właśnie postacie, które trochę zostały zakopane, które, powiedzmy, starsze społeczeństwo może też o nich słyszało, może też o nich wie, ale młodzież i, powiedzmy, przekrój milenialsów jest totalnie ciemna w tym kierunku. I to jest... Przecimy bez rasizmu. Tylko powiedzieć, że jak najbardziej podbijam twoją wypowiedź i jeżeli już jesteśmy w temacie szkolnej edukacji historycznej, no to fakty są takie, że oprócz tego, że nie uczymy się praktycznie w ogóle o lokalnych postaciach, takich jak właśnie Modrzewska, no to też w ogóle praktycznie, czy w ogóle, no w ogóle to tak, ale uczymy się w większości o mężczyznach, to już zostało powiedziane. No, tak na pierwszy rzut to z historii kojarzymy tak naprawdę, nie wiem, królową Jadwigę, tak, Marię Antoninę, ale nic, tak. Nie, za bardzo nic Emilie więcej. Plater. Emilię Plater, okej, to przepraszam. ale kojarzymy mało kobiet, a myślę, że każdy na sali byłby w stanie wymienić co najmniej 10 męskich postaci historycznych, więc myślę, że dlatego to jest ważne pielęgnować wiedzę, świadomość tego, że były postacie lokalne i zarówno postacie kobiece. Ja chciałam się tylko wciąć na chwilę, podbijając Izy wypowiedź, bo Bega mi się też spodobało, co powiedziałaś i się zgadzał z tym oczywiście, że pretekst do rozmowy. W ogóle też my tak sobie te warsztaty w sumie tak ułożyłyśmy jako pewien pretekst do rozmowy i to jest o tyle ważne też, tak czuję, że jakby spotykając się z jakimś konkretnym wątkiem czy opowieścią, my też mamy szansę właśnie nie tylko zadać jej pytania, ale też trochę skomentować to różnymi głosami, to znaczy też się nie zgodzić. Na przykład
powiedzieć sobie, że mamy inne zdanie w ogóle, inną interpretację, inne spojrzenie. To krytyczne myślenie, jak już padło tutaj edukacja szkolna, wydaje mi się, że w ogóle bardzo brakuje nam w edukacji. I właśnie taki proces teatralny czy pedagogiczno-teatralny jest super w ogóle dla mnie zawsze taką okazją do tego, żeby usłyszeć różne głosy, też zobaczyć, że one nie są takie homogeniczne, że historia też w ogóle różne rzeczy mówi różnym osobom i różne pytania przed nimi stawia i to też jest dla mnie zawsze bardzo ciekawe i też w naszym procesie, za co wam bardzo dziękuję. Były takie momenty, kiedy czuliśmy, że dla którejś z nas na przykład jakiś wątek jest totalnie interesujący, a gdzieś indziej jest opór, albo że w ogóle no właśnie, na przykład mamy otwartość różną i to jest też w porządku i można o tym rozmawiać i właściwie te opowieści trochę to wywołują, że na przykład można rozmawiać, nie wiem, o antysemityzmie i jakby to jest okej, żeby o tym rozmawiać, że w ogóle to co się pojawia później w tym czytaniu, że ej, w ogóle tego nie ma, to nie wolno mówić, a przecież jest, więc wolno. Także w ogóle super, dzięki, że powiedziałaś o tym i też jakby wydaje mi się, że to jest ta taka edukacyjna, procesowa wartość, że rozmawiamy o rzeczach. Tak, ale to jest jedna rzecz, a jeszcze myślę sobie tak, że trochę wracam do tego, co powiedziałaś też o tym, jak historia jest po prostu w rękach różnych polityków, że historia jest narzędziem władzy. I uważam, że odzyskiwanie, przywracanie pamięci jest narzędziem wolności. I tak bym chciała też o tym myśleć, żeby właśnie była wolność chociażby do rozmowy, do zadawania pytań i też jakby w tym kontekście nie boję się tego, że czasami bierzemy różne opowieści i po prostu konfrontujemy się z nimi. Co one jakby nam dają i jak my możemy dalej z tym pracować. Dzięki. No ale co możemy zrobić, żeby szkoły zainteresować tym, że mamy takie fantastyczne zasoby, bo próbujemy to robić. Odpowiednio głosować w wyborach. Nie. Naciskać na osoby, które mają na to wpływ. Ale nie, też tak myślę, że nie, no to jest jedno i to ja w to wierzę naprawdę, ale też myślę, że na przykład zapraszać nauczycieli i nauczycielki na warsztaty. Oczywiście to jest kwestia wtedy spotkania z małą grupą, ale to też ma znaczenie. Ja myślę, że to są te dwie nogi właśnie bez poziomu centralnego. Nie będzie zmiany, ale poziom taki oddolny, czy takiego spotkania z osobami też jest super. I my też właśnie kupy tego szki teatru, ale też w ogóle myślę, że wy też macie pewnie takie doświadczenia, że praca w ogóle z ludźmi w terenie, że to też jakoś pozwala dzielić się taką postawą. Archiwa społeczne jako źródło wolności. Ale przede wszystkim trzeba by było zacząć zmiany kształcenia studentów i nauczycieli. Bo to się stąd bierze, że jeżeli mamy źle wykształconych, znaczy nie tak jak powinni, może źle to złe słowo, ale nie tak jak powinni być wykształceni nauczyciele, to wtedy takie są później kolejne losy. A nasz system kształcenia nauczycieli jest taki, jaki jest. Ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest to słowo, którego pani użyła, czyli ciekawość. I bez względu na to, jak są nauczyciele wykształceni, jeśli oni nie będą ciekawi tego, co się dzieje, jeśli nie dostaną jakiegoś sygnału, który ich zainteresuje, to i tak nic z tego nie będzie. Natomiast ja bardzo wierzę w to oddolne historię, o której wspomniałam. Bardzo. Ja jestem tutaj lubelska pozytywistka, zresztą przypominam Państwu, że Prus Świętochowski to z Lublina, jechać do Warszawy, tam oni nakrzyczeni, że kulturnicjusze, co oni tutaj mówią, jacyś zacofani, a to się okazuje, że to oni właśnie wnieśli nowe prądy. Przypomnę, że jesteśmy w Bramie Grodzkiej, której jak taki logo jest Don Quixote. I to jest bardzo ważne, co teraz powiem, że być jak Don Quixote, toczyć przegrane bitwy i mieć niezniszczalne marzenia. I to jest właśnie to, co właściwie myślę, że jest mi bardzo bliskie. I tu pozwolę sobie nie zgodzić się z kolegą Tomkiem, ale to jest z góry przegrana, przepraszam bardzo. Ja bym błagam, już wygrajmy jakoś. Właśnie, jestem za zdecydowanie. Przepraszam, że cię przegrałam. No super, to ja też się z tym zgadzam. Toczmy te bitwy, wygrywamy.
wygrywajmy wojny i powinniśmy mieć te niezniszczalne marzenia o tym, że możemy świat zmieniać. Tak, zdecydowanie tak. I że możemy go zmieniać takimi właśnie małymi opowiadaniem historii. Zresztą zabawna sytuacja, muszę Państwu powiedzieć, z Lublina. Dowiedziałam się o tym stosunkowo niedawno. Andrzej Titkow realizował film o swojej prababce. Jego prababka mieszkała kilka ulic stąd. Franciszka Myślajnowa, poetka, przyjaciółka Józefa Czechowicza. I Andrzej Titkow oczywiście wiedział, że ma jakąś prababkę poetkę, ale dopiero niedawno, kilka lat temu, zrobił film na jej temat, znaczy na temat swojej rodziny, album rodzinny. I co to opowiada Andrzej Titkow? Że wprawdzie powielokroć rozmawiał z mamą o różnych rzeczach, ale nie wpadł na taki pomysł, żeby ją nagrać. Żeby nagrać ją, kiedy opowiada historię rodzinną. A jaki jest tego finał? Finał jest tego taki, że do jego filmu, jego matka już nie żyje, do tego filmu potrzebna mu była wypowiedź matki. I co musiał zrobić? Zapłacić duże pieniądze Fundacji Spielberga, która to fundacja nagrywa od lat tych wszystkich, którzy ocaleli z Holokaustu. To taka historia, która mówi, żeby właśnie zwracać uwagę na to, co pod ręką, a niekoniecznie na te wielkie nazwiska i na tę wielką historię. Bardzo mi się podobało, tak jeszcze bym chciała, żebyś dwa zdania powiedziała o metodzie. Bardzo mi się podobało, bo dzisiaj kilka razy zwróciłam uwagę, w ogóle patrzyłam trochę też na ciebie, kiedy bardzo to przeżywałaś, bardzo tak miałam wrażenie, że masz ochotę zagrażać się jak taka kwoka, żeby dać ci energii dużo. No, nie zgadzam się z tym, nie jestem żadną kwoką. Trochę to jest tak, że jak się widzi, no bo też to był nasz tak naprawdę pierwszy przebieg, to znaczy taki pełen. I myślę, że super w ogóle dziewczyny, przepraszam za to sformułowanie dziewczyny, osoby performerskie są tutaj, które jesteście, no to nie wiem, dla części z Was to było pierwsze w ogóle doświadczenie, prawda? I no wiadomo, jakby to jest w ogóle taka sytuacja, że przychodzą ludzie, czegoś słuchają, że to w ogóle jest to spotkanie. Także ja zawsze, jak jest pierwszy przebieg, czy to jest spektakl, czy to jest taka sytuacja, bo też chciałabym zaznaczyć, że to nie jest spektakl oczywiście, to jest takie czytanie performatywne, widziałyście, ono powstało dzisiaj, wczoraj pierwszy raz się spotkałyśmy z tą historią też, tak naprawdę, bo pierwszy dzień miałyśmy, no to właśnie może zaraz powiem o tym, ale więc ja jakoś przeżywam oczywiście energetycznie to, miałabym ochotę być tam, być chętnie i w ogóle lubicie super robotę, nie bójcie się. Jest super, że to się udało, ale absolutnie nie mam właśnie takiej zupełnie jakby chęci zagarniania tego, czy w ogóle, no ja już właśnie wtedy nic nie robię, mogę sobie przeżywać, ale... Ja jeszcze wiesz, na co innego chciałam zwrócić uwagę. Dobrze, Kunko, myszką, wymaśmy te chodzące emocje. Natomiast co innego zwróciło moją uwagę, zarówno w spektaklu na samym początku... To nie jest spektakl. Przepraszam, w tym czytaniu na samym początku pojawia się twoje pytanie, powiesz coś? Nie? Nie chcesz. Teraz też, kiedy ja podeszłam tam z mikrofonem, powiesz coś? Nie? Nie chcesz? To nie mów, prawda? Na mnie to akurat zrobiło bardzo duże wrażenie. To jest jeden z elementów twojej pracy, nic na siłę. No to jest okej okay bardzo, nic nie powiedzieć też, jak się nie chce, prawda? Po prostu miałyśmy 3 dni, spotkałyśmy się w piątek rano. Był taki pomysł, który mieliśmy z Magdą, żeby trochę popracować na takiej performatywnej obecności i na historiach osobistych, ale też takich, może nie tyle na historiach osobistych, co na percepcji różnych wydarzeń społecznych, jeszcze poza w ogóle kontekstem akcji Reinhardt. Więc właściwie cały pierwszy dzień temu był poświęcony różnym spotkaniom, w parach, w grupach, opowieściom, trochę takiemu namysłowi, jak można w ogóle opowiadać, jak można słuchać siebie nawzajem i też jak przekazywać dalej czyjąś właśnie opowieść, że właśnie to jest okej, że różne wątki nas interesują, inne nas nie interesują, że różne sobie bierzemy, kiedy słuchamy czyjejś opowieści, podajemy dalej. Że też z takiego właśnie wielogłosu, kiedy opowiadamy razem coś w grupie, bierze się jakaś wartość, że zadajemy pytania sobie nawzajem, właśnie po to, żeby wydobyć to, co powiedziała Iza, i odzyskać jakąś
nie wiem, coś, co jest ważne dla nas, albo wychwycić coś, co ktoś nam może dać. No i potem właściwie wczoraj pierwszy raz, znaczy my z Magdą, dzięki Wioli też i Karolinie Agacie z Centrum Archiwistyki Społecznej znałyśmy te materiały już po części, chociaż wydaje mi się, że nie da się ich znać w całości, bo naprawdę jest to ogromny zbiór, no ale właśnie miałyśmy jakiś dostęp do nich i wybrałyśmy po prostu kilkanaście takich relacji i po prostu spotykałyśmy się wokół tych relacji. Ja zaproponowałam, żebyśmy czytając je wychwytywały właśnie wątki, które jakoś nas interesują, intrygują, kłują, którym chcemy zadać pytania. I dopisywałyśmy pytania do tych tekstów, do relacji, formułowałyśmy różne pytania z takim założeniem, że one mogą być i trywialne, i bardzo osobiste, i intymne, i prowokacyjne, i właśnie pogłębiające. I potem te pytania nas jakoś prowadziły w tworzeniu, konstruowaniu własnych narracji. I wśród tych narracji po prostu znalazły się też różne, jak słyszycie pewnie, formaty, bo Aga napisała piosenkę, ja też napisałam jedną piosenkę, Anastazja napisała oprowadzanie po Lublinie, czy właściwie stworzyła je. Diana napisała takie części relacyjne, historyczne. Ania w ogóle napisała najwięcej chyba pytań ze wszystkich i różnych komentarzy, które też się złożyły. Magda napisała muzykę. Gosia też wymyśliła, że może być niewidoczne i niewidzialne zdjęcie, które może być też trochę taką... No w ogóle dla mnie to jest niesamowite, te zdjęcia nieistniejące jakby. Co jest na zdjęciach, których nie ma? I że też w ogóle taka sytuacja pokazywania zdjęcia jest też często właśnie tym momentem, kiedy dopytujemy, kiedy wchodzimy w świat w sposób rozumienia czyjejś osoby. Magda napisała tą wyliczankę, którą mówi z Laleczką, która też jakoś dla nas była poruszająca, bo ona też jakby bazą do niej jest taka historia, która od razu nam się wydała jakaś taka niepokojąca właśnie halce, którą bohaterka czy osoba wyciera podłogę. I to jest taka trochę sytuacja, no nie wiem, o takim podtekście trochę, na pewno nie o podtekście, jest przemocowa, ale też o podtekście takiej przemocy seksualnej być może, bardzo mocna, bardzo taka właśnie niepokojąca i ta wyliczanka wydała nam się jakimś takim też ciekawym formatem, czemu nie, jeśli nie możemy o czymś mówić poważnie, nie chcemy jakby podbijać jakby tragizmu, to może po prostu właśnie ironia czy jakiś rodzaj zabawy. Tak naprawdę i tak on podbija tragizm, tak naprawdę, no ale... więc tutaj po prostu trochę też pisałyśmy, prawdę mówiąc, żeby już się dłużej nie rozwodzić, było bardzo dużo takiej pracy dramaturgicznej. Właściwie to były warsztaty dramaturgiczne i to też jest chyba takie słowo, o którym warto powiedzieć w takim procesie pedagogiczno-teatralnym, że dramaturgia zwykle, przynajmniej ja zawsze tak pracuję, ale większość osób, które znam właśnie z tego obszaru takiej reżyserii w procesie też tak pracuje, no zapraszamy do tworzenia dramaturgii zespół. Czyli to nie jest tak, że jakby mamy gotowy tekst, że razem tworzymy te treści, tworzymy sensy i w tej dramaturgii często też pojawia się jakiś konflikt albo jakaś konfrontacja właśnie. Kiedy wzajemnie sobie odpowiadamy, co myślimy o swoich pomysłach, kiedy zadajemy sobie pytania. No i dzięki temu to jest nasze wspólne, więc ten tekst, który powstał, jest nasz wspólny. I to jest wielka frajda, że mogłyśmy to zrobić i stało się to dzisiaj rano. I potem już po prostu starałyśmy się jakoś zarządzić tym kawałkiem podłogi. Ale to wszystko stało się dzięki tobie, że potrafiłaś lepiej nie to poprowadzić. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję. Jak otwiera sytuację, jak prowokuje do tego, żeby powstały te wszystkie... Robi wspaniale. Tak konkretnie. Przede wszystkim potrafi zadawać zadania bardzo precyzyjnie. Cały czas trzyma rękę na pulsie. My się czujemy w tym wszystkim i ważne, i potrzebne. I nawet właśnie to, że zachęca nas do pytań i mówi, że nie ma złych pytań. Więc to też już automatycznie człowieka otwiera. I naprawdę, to ja już mam trochę lat,
więc też patrzę na to inaczej, ale naprawdę ja pracowałam z olbrzymią przyjemnością z tobą, bardzo się z tego cieszę. Nie, króciutko tylko. Chciałam powiedzieć, że jesteś bardzo inspirującą osobą też dla nas, że wiele, myślę, takich pomysłów swoich, prawda, weźmiemy też od ciebie, żeby dalej się rozwijać. Także dzięki. Super. Ja jeszcze ja dodam, że bardzo mi się... Proszę. No, to prowadziła te warsztaty w taki sposób, że ona coś mówiła, myśmy coś tam robili i to były tak prozaiczne rzeczy, a ona później, kiedy nam zaczęła wczoraj podkładać czytać ten scenariusz, ja myślę, kurczę, to z tych takich drobiazgów, jakichś takich ulotnych rozmów, że przynajmniej ja akurat w ogóle nie czułam takiej pracy, że ja się, kurczę, muszę wysilić, coś napisać, padło hasło, napisz siwie, że on jednak chyba sobie żartuje. Po czym siadasz i piszesz to. To wszystko było właśnie przekazane bardzo, bardzo łatwo, bez takiego ciężaru patetyzmu. Bardzo dziękuję. Widzisz, Tomku, co zrobiłeś? Znaczy, chciałam cię zapytać, czy tak to sobie wyobrażałeś te 30 lat temu? No, czy ja ci coś powiem, bo ja jestem strasznie sfrustrowany, bo przeglądając tę historię, to był też mój taki świadomy wybór, że tutaj, no, mamy ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o ludzi, którzy robią. Ja, słuchajcie, to był taki moment też, dlaczego frustrujący, że ja, bo ja wiem, jaki to ma potencjał ten, dla teatru. Mam narzędzia do tego, żeby też się mierzyć w jakiś sposób z tymi, ale z drugiej strony to organizowanie tego wszystkiego, tych nagrań, pilnowanie tego wszystkiego, ukierunkowywanie, przecież jest bardzo świadome. To jak mówicie o kobietach, to my przecież od wielu lat bardzo świadomie w różnych procesach historycznych, ja na to akcent wręcz, kobiety Solidarności. To był jakby świadomy problem, bo dlatego, że widzieliśmy właśnie tych mężczyzn zawsze, a przecież w historii bardzo ważne są kobiety, nikogo nie trzeba do tego tutaj na tej sali przekonywać, na tej sali, myślę. Też są te tematy tabu. Wielokrotnie próbowałem otwierać jakby ludzi na, no, słuchajcie, jakieś rozmowy z homoseksualistami. To bardzo wiele osób bało się o tym mówić. Słuchajcie, naprawdę, to nie jest, bo po prostu boją się. Także z jednej strony wiemy, że ten temat jest, on jakoś zaczyna funkcjonować, a z drugiej strony nie mamy jeszcze możliwości, bardzo często, nagrania tego. To tak samo jak było z nagrywaniem historii sprawiedliwych. To teraz jakby taki mit pewien powstał, tych sprawiedliwych, i to jest rodzaj takiej akceptacji społecznej, według mnie sztucznie wytworzonej, tego, co się wydarzyło, ale przez całe lata, słuchajcie, wielu sprawiedliwych nie chciało w ogóle nic mówić. Bali się po prostu. Nie chcieli, żeby ta relacja gdzieś została utrwalona. Uważali, że to jest stygmatyzujące, że oni ratowali Żydów, że boją się, żeby ta historia nie wróciła znowu w tej społeczności lokalnej. Także są takie tematy tabu i czasami je bardzo trudno otworzyć, no, ale coś się zmienia. Także słuchajcie, no, jestem sfrustrowany bardzo o tym, że nie mam czasu właśnie często wziąć na warsztat coś, co jest tak niesamowite. Oczywiście nie każda historia, ale się zgadzam, to od czasu do czasu znajdujemy historię, które mają tak potężny ładunek dramaturgiczny, oczywiście ten przykład Modrzewskiej. W szczególności, jeżeli chodzi o zagładę. I że one właśnie czekają na to, to jest prędzej czy później coś się z tym stanie. Ale one są już zawizowane, są jakby przygotowane do tego, bo to jest właśnie świadoma robota, to o czym mówiłeś, to kontekstowanie historii minionych. To po to, żeby ten, kto będzie chciał je ożywiać, te historie, żeby miał już ten półprodukt, rozumiesz, żeby nie szedł do archiwum. To chciałbym powiedzieć, to jest świadoma robota. To jest absolutnie po to, żeby dawać ludziom, czy to ludziom z radia, czy to ludziom z teatru, czy też osobom, które piszą, bo żeby coś dostawały, co już pozwoli im właśnie nie koncentrować się na tej bardzo żmudnej pracy, takiej często archiwistycznej, przekopywaniu się,
przez wywiad, który trwa kilka godzin. Słuchajcie, to nie jest prosta sprawa często. To trzeba wybrać stamtąd takie fragmenty, które naprawdę mają w sobie tą całą taką wielką dramaturgię, czy nawet jedno zdanie, które nas powala po prostu czasami. Także to jest, cieszę się, że to jakoś funkcjonuje, ale tym niemniej nie zmniejsza poziomu frustracji, że tego nie robię. Nie trać czasu, Tomek, na frustrację. Nie trać czasu. Ale to ona, się, to ona jest. Ja nie tracę czasu. Po prostu jest, akceptuję, robię swoje. To, o czym dzisiaj nie rozmawialiśmy, ale tak sobie myślę, że może Centrum Archiwistyki Społecznej nie wyjeżdża całkiem w tej chwili, a przynajmniej nie na zawsze, to ten początek, czyli to, jak w ogóle rozmawialiśmy o tym, co zrobić z tą historią, jak z nią pracować, do czego ją wykorzystać. No, ale najpierw ją trzeba zarejestrować, prawda? I to jest potężna sprawa, potężna umiejętność. Tak jak zadałam w pewnym momencie pytanie, czy no może nie tak ono dokładnie brzmiało, ale właśnie ciekawa byłam, czy każdy może ponieść dalej historię, mówiono, co z nią zrobić. To jest też pytanie, czy każdy może zarejestrować tę historię, prawda? Kim trzeba być. Ale myślę sobie, że o tym może innym razem. Zresztą temu też poświęcona jest książka, która jest pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania. Czy ktoś z Państwa chciałby słowo albo pytanie? Bardzo proszę. Dobry wieczór. Ja myślę, że historia mówiona jest pewną alternatywą dla historii pisanej. Dlatego, że często autorzy tych historii pisanych chcą jak najwięcej zmieścić w swoich książkach. One są później wydawane bardzo drogim drukiem, co zniechęca też do czytania. Ale co mi się bardzo podoba na stronie Bramy Grodzkiej Teateny, to są właśnie te historie mówione, nagrane, czy też spisane. Często są to bardzo krótkie historie, ale one, jeżeli je razem jakoś zbierzemy, to dają obraz ludzi i obraz życia, prawda, w Lublinie sprzed wielu, wielu lat. Jeżeli chodzi o przywracanie historii, to myślę, że dużą rolę też, albo dużą pracę taką robią pasjonaci regionaliści, bo naprawdę teraz w wielu miejscowościach pojawiają się ludzie, którzy interesują się historią czy miejscowości, czy całego regionu. Później są fajne spotkania w bibliotekach najczęściej, czasem też w szkołach i to też na pewno jest dobre dla historii. Tutaj wspomniał Pan o tej niepamięci, jeśli chodzi o różne instytucje. Właśnie ostatnio miałam okazję usłyszeć w Teatrze Starym, który obchodzi w dwusetlecie swojego istnienia, że również bardzo mało informacji zawarto w tej wystawie, jeśli chodzi o Teatr Żydowski. A naprawdę przyszło bardzo dużo ludzi na spotkanie, było zainteresowanych tą historią. Także myślę, że ludzie interesują się tym, tylko jakoś trzeba może gdzieś to ogłosić, tak żeby było to słyszalne bardziej, a na pewno przyjdą. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że Państwo przyszli. Dobra, proszę. Dosłownie kilka słów. Chciałam na zakończenie bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestniczkom i Tobie, Dorota, za to, co się tutaj działo w Bramie Grodzkiej przez ostatnie 3 dni. Ja jestem dokumentalistką, zajmuję się historią mówioną, czyli razem z koleżankami, kolegami nagrywamy, przeprowadzamy rozmowy ze świadkiniami, świadkami historii, później zajmujemy się ich opracowaniem i udostępnieniem dalej. Ale muszę Państwu powiedzieć, że to, co wczoraj zobaczyłam, się to, co widziałam przez ostatnie 3 dni tutaj właśnie na tej podłodze, w tej sali, jestem po prostu oniemiała, że można tak pracować z historiami mówionymi, spowiadać się z opowieściami konkretnych osób. Ja tutaj tak po cichu wyglądałam tą pracę i jak już wczoraj skończyły się warsztaty, to przyszłam tutaj po cichu, robiłam zdjęcia i wyglądało to trochę jak galaktyka, ponieważ cała podłoga była usłana opowieściami, wspomnieniami, historiami ludzkich żyć.
Tam były zapisane pytania od uczestniczek tych warsztatów i te pytania były niesamowicie inspirujące, to znaczy zupełnie inaczej spojrzałam na te historie mówione i na te opowieści. A to, co dzisiaj zobaczyłam na scenie, zupełnie mnie tak naprawdę wbiło w ziemię, że można tę historię jeszcze po raz kolejny opowiedzieć. To, co mówił dyrektor Pietrasiewicz, że jakby to przekazywanie kolejnym pokoleniom, kolejnym osobom za pomocą właśnie języka teatru jest niezwykle ważne. To jest jakby dawanie kolejnych żyć tym historiom mówionym tak naprawdę naszym bohaterkom i bohaterom. I zdarzyła się dzisiaj też jeszcze jedna rzecz, która niezwykle mnie ucieszyła. Te słowa, Iza, od twoich warsztatowiczek i warsztatowiczków od Justyny Modrzewskiej, bo Justyna Modrzewska to jest bardzo ważna dla nas postać. Udało się tutaj zgromadzić jej archiwum, nawet z nią relacje. I to, że młodzi ludzie mówią, że ta Justyna Modrzewska jest ważna i chcą się o niej dowiadywać, to jest też taki sens naszej pracy, że to, co robimy, to, co gromadzimy w naszym archiwum, idzie dalej. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i pozostaję pod ogromnym wrażeniem. Dodaje to, jeszcze nam ogromne sił do pracy. Bardzo dziękuję. Jeszcze na koniec coś? Jasne. Na zupełnie na koniec. Chcecie króciutki manifest historii mówionej. Tutaj napisany trochę tak naiwny, z 15 lat temu. Historia każdego człowieka jest ważna. Masz prawo zostawić swoją opowieść następnemu pokoleniu. Twoja historia jest nierozerwalną częścią historii miejscowości, w której żyjesz. Te osobiste losy ludzi tworzą najbardziej żywą i emocjonalną historię każdego miejsca. Miejsce, w którym żyjesz, miasto, miasteczko, wieś, powinno być odpowiedzialne za ocalenie i zachowanie twojej opowieści. Wszystkie zarejestrowane opowieści powinny być dostępne do wysłuchania w miejscu, w którym są przechowywane oraz przez internet. To jest taka nasza kiedyś, taki drogowskaz, który sobie zbudowaliśmy na tej historii mówionej. Takie marzenie, o którym wspomniałeś wcześniej, mówiąc, że nie wszystkie się mogą spełniać, a to proszę bardzo. Proszę Państwa, dziękuję. Dorota Ogrodzka, Tomasz Pietrasiewicz, bardzo dziękujemy, że przyszliście.